No, wracając do poprzedniego filmiku, bo się karta skończyła zapisu, więc wracając do poprzedniego filmiku, tak jak mówię, od góry żeśmy tutaj wkładali, to jest ten drugi sposób, i wybijając ten tłok na sam dół, tak jak mówiłem, o, jeszcze chwileczkę, on zaraz wejdzie do równego, o, mamy już tłocie trafione, tak, i teraz właśnie, w ten sposób właśnie możemy od góry zakręcić, możemy tą zawleczkę kontrującą tą uszczelkę. Ona się troszkę skręciła. Zakręcić kluczem takim zwykłym, płaskim, tylko po prostu zakontrować tu musimy, o, tą uszczelkę, o, to jest taka kryza właśnie, o, proszę bardzo. I teraz mówię, to jest ten drugi sposób, który pokazałem wam do nabijania. Ciasto wszystko chodzi. Będzie problem na początku, pierwsze kilkaset pompnięć, ponieważ ta uszelka się będzie docierać do prawdopodobnie skorowanego cylindra. Ale mówię, właśnie to jest problem właśnie z wymianą takich uszczelek. Później postępujemy w sposób odwrotny, czyli zakładamy górę, akurat to jest tego typu góra, albo będzie rączka do pompowania z prawej strony lub lewej lub od tyłu, bo to jest akurat trzy możliwości. Mówię, zakładamy, skręcamy śruby, tutaj te dwie od góry mocujące, i skręcamy tę śrubę, tutaj może pokażę, tą od góry do cylindra. Musimy go troszkę pobić, ponieważ za bardzo jest. O, i mamy już, można powiedzieć, złożoną pompę. Tu jeszcze mówię, śruby od góry, jedna, druga, skręcamy wszystko do kupy. I stawiamy na podstawie. Tak? Witam ciebie.